No słuchajcie Państwo, przez chwilę atmosfery, jaka panuje wśród polskich kibiców na stadionie. Za chwilę najprzyjemniejsza część dzisiejszego wieczoru dla Tomasza Golowa. Już jest biało-czerwona flaga. Nie wiem, Robert, czy pamiętasz, jak komentowaliśmy Grand Prix z Pragi. Ja wtedy powiedziałem, że Greg Hancock i Tomasz Golob potrafią wspaniale się cieszyć. Golob nalał szampana do czapki Hancocka i założył mu ją na głowę. Ty wtedy powiedziałeś, ciekawe, czy może zamienią się rolami już w następnym Grand Prix. I oto mamy, proszę Państwa. Dzisiaj to być może Hancock będzie oblewał szampanem Tomasza Goloba, który za moment stanie na najwyższym podium Grand Prix Szwecji. Myślę, że ci wszyscy kibice, którzy przyjechali tutaj za Sławomirem Drabikiem, przede wszystkim za Tomaszem Golobem do Szwecji, którzy płynęli promami, jechali samochodami, lecieli samolotami, nie żałują. Myślę, że nie żałują i Państwo przed telewizorami. Wspaniała żużlowa uczta, druga odsłona tegorocznego Grand Prix, pierwsze zwycięstwo Polaka. No, Greg Hancock też ma dzisiaj powody do radości. Na pewno bardziej by się cieszył, gdyby stał na najwyższym stopniu podium, ale on, zdobywając drugie miejsce, obronił swoją pierwszą pozycję w klasyfikacji przejściowej. Mistrzostw świata ma 45 punktów, Tomasz Golob 43, jest drugi. No i jakże wspaniały uśmiech naszego zawodnika. Na razie jeszcze woda. Runda honorowa teraz. Wszyscy mogą jeszcze raz pogratulować naszemu zawodnikowi. Tomasz Golob, Greg Hancock i Tony Rickardson, trzech najlepszych dzisiaj zawodników. Powiedziałeś, Robert, ile punktów będzie miał Greg Hancock, a nie wiem, czy powiedziałeś, ile punktów ma w tej chwili Tomasz Golob w klasyfikacji przejściowej Grand Prix. Dwa punkty mniej od Hancocka, czyli 43. Zabraknie na podium Hansa Nielsena, ale myślę, że on również powinien się cieszyć. Czwarte miejsce, a więc 16 punktów w klasyfikacji przejściowej, daje mu to 24 punkty. Pozbierał wszystkich razem Ole Olsen. On dba tutaj na każdym kroku, jak Państwo widzicie, o to, aby cała ceremonia, aby przebieg całego turnieju był zgodny z harmonogramem. I myślę, że mimo tego początkowego opóźnienia wszystko odbywa się zgodnie z wcześniej przyjętym scenariuszem. Najpierw zawodnik, który był dziś trzeci, Tony Rickardson. Duże brawa dla Tony'ego Rickardsona, bo walczył wspaniale. Pokazał rzeczywiście znakomity żużel. On był jednym z tych, którzy zaprezentowali kilka świetnych, skutecznych akcji zza pleców rywali. Tony Rickardson na pewno może także mówić o udanym występie. Greg Hancock, zwycięzca z Pragi, dziś stopień niżej. A więc doskonały początek tegorocznego cyklu Grand Prix w wykonaniu Grega Hancocka, brązowego medalisty z ubiegłego sezonu. I proszę Państwa, wzruszenie dosłownie nie pozwala nam mówić do Państwa. Zresztą co będziemy mówić? Posłuchajcie Państwo sami. Myślę, że tych dobry 1000 kibiców z Polski zaśpiewa chórem Mazurka Dąbrowskiego. Wszyscy już zgrupowani tutaj niedaleko naszego stanowiska na wprost podium. Jak przyjemnie zobaczyć taki napis zwycięzca Grand Prix Szwecji Linköping, Tomasz Golob. Cudowny wieczór na stadionie w Linköping, cudowny dla Tomasza Goloba, cudowny dla nas, bo wreszcie
doczekaliśmy się, aby to Polak ponownie stanął na najwyższym podium turnieju Grand Prix. Myślę, że oficjele powinni uciekać już z okolic podium. Tony Rickardson ma drobne kłopoty z otwarciem szampana. To będzie najszybszy, czy Tomasz Golob podobnie jak na starcie? No, uwaga. Nie, jednak Rickardson. Jak przystało na gospodarza, w trudnej sytuacji Tomasz Golob teraz. Trzeci na mecie. Greg Hancock. Zabawne sceny. I ponownie to Tomasz Golob nalewa szampana do czapek. Sobie też, żeby nie być gorszym od swoich rywali. No piękne obrazki, jak tak dalej pójdzie, to Tomasz Golob i Greg Hancock naprawdę zaprzyjaźnią się, bo te ceremonie na podium może nawet zbliżają ludzi. Może nawet zaczną myć głowę co dzień szampanem. Drodzy Państwo, cóż tu jeszcze dodać? Wszyscy emocjonowaliśmy się przebiegiem walki od samego początku. Nie chcieliśmy zapeszać po pierwszych jakże udanych wyścigach Tomasza Goloba, ale później każdym startem budziła się nadzieja, że Tomek Golob dzisiaj nam sprawi ogromną radość. Popatrzmy jednak na klasyfikację przejściową Grand Prix. Jak mówiliśmy wcześniej, Greg Hancock 45 punktów, Tomasz Golob na drugiej pozycji 43. Proszę, jak wiele stracił Billy Hamilton, jeden nieudany występ i od razu spora różnica. Tony Rickardson 29, Hans Nielsen na piątej pozycji 24, drugi Duńczyk Brian Andersen 23, siódmy Mark Loram 20 i ósmy Jimmy Nielsen także 20. Gdyby dziewiąty będzie na pewno Sławomir Drabik. Gdyby tak właśnie wyglądała klasyfikacja na koniec całego cyklu, ta ósemka zawodników zapewniłaby sobie start cyklu Grand Prix w roku przyszłym. Ale to dopiero dwa turnieje za nami, jedna trzecia, a więc jeszcze może być sporo zmian. My cieszymy się na razie, że Tomasz Golob nie zawodzi. Pojechał wspaniale rzeczywiście i najważniejsze jest to, że odskoczył w tej klasyfikacji generalnej troszeczkę Billemu Hamilowi, bo spodziewam się, że Amerykanin na pewno jeszcze będzie miał niejedno do powiedzenia w dalszych turniejach. Podobnie zresztą jak Greg Hancock. Ale szanse i nadzieje Tomasza Goloba na to, aby stanąć na podium tym najważniejszym na koniec tegorocznego cyklu, stają się coraz bardziej realne. Widać, że nasz zawodnik jest w znakomitej dyspozycji, że jeździ rozluźniony. Poza tym widać, że jest absolutnie akceptowany w światowej czołówce, jest równorzędnym partnerem dla wszystkich i to jego teraz najbardziej obawiają się rywale. Czekają polscy kibice za bandą na Tomasza Goloba. Zobaczymy, czy podejdzie do nich. Jeszcze pierwsze wywiady, dziesiątki pamiątkowych fotografii. Jest już obok Tomasza, jego narzeczona. Posłuchajmy, będzie chyba jeszcze jedna rozmowa ze zwycięzcą przeprowadzona przez Gerego Haveloka. Absolutely fantastic ride in there, thoroughly deserved winner, Grand Prix champion. Zasłużyłeś bardzo na ten mistrzostwo Szwecji. Na co? Na mistrzostwo Grand Prix Szwecji. Jeżeli by patrząc na biegi, których jechałem po kolei, rzeczywiście tak, bałem się trochę tego 25 biegu, bo przecież jadłem najlepsi, ale pokonałem ich i ja jestem najlepszy dzisiaj. He was a little scared of the 24 heat, but he won and he beat them all. Do you now feel that you could go on from this and become world speedway champion? Czy uważasz, że możesz dalej tak kontynuować i zostać mistrzem świata w żużlu? Myślę, że tak. Z tym mistrzem świata musimy trochę jeszcze zaczekać. Oczywiście jestem przygotowany na każdą walkę i chciałbym w pozostałych Grand Prix znaleźć się w finale A, czy nie to w finale B i na koniec Grand Prix będzie niezły wynik. He says, he thinks he'll be world champion, but it's going to take a long time. He hopes in the future Grand Prix will be in the final A final or the B final, and then everything should be all right. Okay, Thomas, well done again. Top job, man. Top job. Top job man, czyli człowiek znakomicie wykonujący swoją pracę, to komplement od mistrza świata z 1992 roku z Wrocławia, od Gerego Haveloka. Proszę Państwa, kończy się powoli nasza relacja z toru w Linköping. Wspaniały wieczór za nami. Mamy nadzieję, że będzie tak w następnych turniejach także. Oddajemy teraz głos do studia, aby nasi goście także mogli podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami. Dziękuję. Za uwagę z toru w Linköping Piotr Olkowicz i Robert Rymarowicz. Dobranoc Państwu.